Dagmara Moranowska. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A ten pierwszy tydzień w tym nowym roku niestety rozpocznie się dla nas dosyć pochmurno i deszczowo. Wszystko ze sprawą rozległego niżu, który ulokował się nad Polską. Wraz z tym niżem związane są aktywne fronty atmosferyczne, a za tymi frontami płynie do nas ciepłe powietrze. I tak cała noc będzie dosyć pochmurna, z opadami deszczu głównie na północy i na zachodzie kraju. Te opady mogą być momentami bardzo intensywne. Nieco więcej pogodnego nieba jeszcze na południowym wschodzie. W całym kraju tej nocy wzmagać się będzie silny, momentami porywisty wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, ale na termometrach dość wysokie wartości, od 5 do 7 stopni na wschodzie, przez 7 stopni w centrum i do maksymalnie 9 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie. Jutro niestety przez cały dzień i to w całym kraju dominacja chmur na niebie z przelotnymi opadami deszczu, także jutro te opady mogą być momentami dość intensywne. W przerwie między opadami co jakiś czas będą pojawiały się drobne przejaśnienia. Jutro także dosyć wysokie wartości na termometrach, od 6 do 8 stopni na wschodzie, tutaj najchłodniej, przez 8 stopni w centrum i do nawet 10 stopni na południu i na zachodzie kraju. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie pochmurna z opadami deszczu, ale dość ciepła na termometrach, od 6 do 7 stopni, ale także w naszym regionie powieje silny, momentami porywisty wiatr. Jutro także w naszym regionie przez cały dzień dominować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu i tylko w przerwie między tymi opadami będą pojawiały się drobne przejaśnienia, na termometrach od 8 do maksymalnie 9 stopni. Jutro ciśnienie będzie się wahać, dopiero po południu zacznie rosnąć, 997 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.